Na okoliczność 80. urodzin naszego redakcyjnego kolegi Jana Ryszarda Drąga postanowiliśmy napisać fraszkę. Niestety żadni z nas poeci, a więc sprawę działań twórczych pozostawiliśmy szanownemu jubilatowi. Słynie pan Jan Ryszard, zwany Janem lub dla odmiany Ryszardem, z bardzo udanych fraszek. Wierzcie, że trzaskanie mi niczym z rękawa, tematem różnorakim się nie opiera, a spojrzenie ma arcyoryginalne. Przyjaciele jubilata zebrali się licznie 25 lipca dla świętowania tej ważnej daty. Życzeniom końca nie było, prezenty jubilata wzruszyły. Z radością pochylił się nad pamiątkowym albumem ze zdjęciami z jego bogatego w wydarzenia żywota. A wspominać jest co? Pan Jan Ryszard jest byłym sztygarem nieistniejącej już kopalni Komuna Paryska. W roku 1983 założył Jaworznickie Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury. To zarazem nietuzinkowy poeta, zdolny rzeźbiarz, malarz i autor zadziwiających grafik. Człowiek przedniego charakteru. Ultra nowoczesny nie jest, ale za to szarmancki w sposobie bycia. Trudno pana Jana Ryszarda nie lubić. Życzymy więc jubilatowi wszelkiego dobra. Z zaciekawieniem czekamy na opublikowanie jego książki. Panie Ryszardzie, nasz ulubiony fraszkopisarzu. Pozwól, że tuż po kochanowskim. Niech dalsze życie toczy się jedynie dobrymi torami.